Jesteście gotowi? Tak myślałem. Hipnoza. Hipnoza to nie jest łatwa poza. Dlatego będę was prosił o chwilę ciszy. Nie bójcie się, będzie łagodnie, będzie spokojnie. Wszystko usłyszycie. Wszystko w tej ciszy. Dlatego prosiłbym was, żebyście zamknęli oczy. No nie bójcie się, co? Mroczność was tworzy pod powiekami? Naprawdę? Boicie się zamknąć powieki? No, pół serio, pół żartem, ale możecie je zamknąć. Ciemno jest jak w nocy. Słyszycie małe szepty gdzieś koło swoich uszu. Nagle znajdujecie się na morzu. Jesteście na statku. Powoli dryfujecie. Podnosicie się, unosicie. Ciągle to czujecie. Czujecie taką małą wolność w sobie, taką chęć, żeby pokazać im, tobie, każdemu z was, że każdy z was może na takiej łódce dryfować i pokazać, na ile was stać. Czujecie się naprawdę dobrze, bo na tym polega hipnoza. Powinienem gdzieś tam w trakcie pstrykać, czarować wami, ale nie będę tego robił. Boję się różnych przypadków, zemdleń, oparzeń, różne rzeczy bywały, naprawdę. Więc po prostu zamknijcie oczy, trzymajcie ten stan dalej. Dalej jesteście na statku. Pamiętajcie to. Dalej dryfujecie. Jest zajebiście. Jak nigdy w życiu nie było. To jest najlepszy wasz lot życia. I wiecie co? Co? Myśleliście, że będzie tak dobrze, tak? Że jak zamkniecie oczy, to wszystko zapomnicie. A co, budzik was rano budzi i wzywa do pracy. Tak jest zawsze, tak jest ze snami. Że marzycie, że jest super, że macie milion multum możliwości, ale nie. Bo budzi was ten pieprzony budzik. I dzwoni pieprzony szef. Albo nie, lepiej. Babcia też może zadzwonić. I złożyć życzenia. Więc uważajcie, co wam się śni w nocy, moi drodzy. Dziękuję.